Nazywam się Diana Wolańska i jestem dietetykiem Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Dziś zastanowimy się, czy istnieje jedna dieta dla całej rodziny. Nawet jeśli rodzina jest wielopokoleniowa, zalecenia zdrowego żywienia są zbliżone na każdym z etapów życia. W formie graficznej te podstawowe zalecenia przedstawione są w formie piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Istnieją jej trzy modyfikacje w zależności od etapu życia. Pierwsza dedykowana jest dzieciom w wieku 4-18 lat, druga osobom dorosłym, kolejna osobom starszym. Łączy je wspólny cel – zachowanie dobrego stanu zdrowia, sprawności fizycznej, intelektualnej przez całe życie. Główne zasady zawarte w piramidzie zdrowego żywienia dotyczą istotności poszczególnych grup produktów w komponowaniu codziennych posiłków. Pierwszą i najważniejszą grupą będącą podstawą piramidy są warzywa i owoce, których powinniśmy zjadać każdego dnia w jak największej ilości. Kolejna grupa to produkty zbożowe, głównie te pełnoziarniste. Ważne są również produkty mleczne, których w zależności od wieku u dzieci i u osób starszych powinno być więcej niż u osób dorosłych. Kolejny poziom piramidy zdrowego żywienia to produkty będące źródłem białka. Mięso, ryby, jaja i suche nasiona roślin strączkowych. Wierzchołek piramidy to tłuszcze, głównie te pochodzenia roślinnego, oleje, orzechy, pestki i nasiona. Istotną kwestią poza grupami produktów piramidy zdrowego żywienia to prawidłowe nawodnienie organizmu, unikanie cukrów prostych, unikanie soli, a zamiast soli używanie świeżych ziół. Dla każdego z członków rodziny ważna jest również regularna aktywność fizyczna. Podsumowując, idea, która powinna nam towarzyszyć w komponowaniu codziennych posiłków, to zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Mniej soli, cukru, tłuszczu, więcej błonnika. Ważna jest regularność spożywania posiłków oraz żywienie zgodnie z zapotrzebowaniem. Jeśli masz wątpliwości, jak połączyć teorię zaleceń z praktyką, skontaktuj się z nami w Centrum Dietetycznym online. Zapraszamy również na stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, gdzie znajdziesz praktyczne porady i przepisy.